2022 rok w Czeczenii Kadyrow wbrew rozkazom Putina odmawia przeprowadzenia mobilizacji. Również rok 2022, tym razem Dagestan, zamieszki przeciwko znów mobilizacji. 2024 rok w baszkirskim mieście Bajmak, protesty, tym razem przeciwko bezprawiu w sądach. Czy wszystko w Rosji jest takie, jak Putin i jego otoczenie próbują to przedstawiać? Co oznaczają te, być może, przebłyski buntu? Będziemy to teraz analizować i tłumaczyć. No i zadamy sobie pytanie, czy Rosja może się rozpaść? W każdy wtorek przyglądamy się temu, co się dzieje w Rosji i jak to może wpłynąć na świat. No więc zaczynamy. Rosja znalazła się pod wodą. Tej wiosny na Uralu miała miejsce największa powódź w XXI wieku. Objęła ona 8 rosyjskich regionów. Domy pod wodą, ofiary, ranni. Na przykład w Kurganie zawyły syreny, bo powódź była na tyle groźna. W Orsku, w regionie Orenburga, pękła tama. Tam zalane zostały tysiące domów. No i jak zachowały się w tej sytuacji rosyjskie władze? Ludzi nie ewakuowano, pomocy prawie nie było. W Europie jesteśmy przyzwyczajeni, że władze przyjeżdżają na miejsca takich katastrof. Ale w Rosji no wcale się tak nie dzieje. Putin się nie pofatygował, a jeżeli już w ogóle jakieś władze lokalne pochyliły się nad sytuacją, to wyglądało to tak. Czy wszystkie telefony zabrane? Tak, 8 kwietnia rozpoczęło się spotkanie Denisa Paslera, gubernatora obwodu orenburskiego, z mieszkańcami regionu dotkniętego powodzią. No i to było maksimum, na co było stać tamtejsze władze. Zabierać telefony, żeby przypadkiem nikt nic nie nagrał i żeby nic nie trafiło do internetu, no bo a nuż potem zobaczą to w Moskwie. A tu wcale nie ma się czym chwalić, tylko problemy, które w dodatku prawie nigdy nie są rozwiązywane. A co się stało? Wojna się stała. Co się stało? Stała się wojna. Wszystkie buldożery są na froncie. Wszystkie namiotowe miasteczka są na froncie. Wszystkie zasoby są na froncie. Putina interesuje tylko front. Kiedy przychodzi do niego minister do spraw sytuacji nadzwyczajnych i mówi: musimy wysłać kogoś do kopania rowów, kanałów odwadniających i budowania nowych tam, to nie ma tam kogo wysłać. Żołnierze, oddziały inżynieryjno-saperskie zawsze to robiły. Teraz minister do spraw sytuacji nadzwyczajnych nie może przyjść do Putina i powiedzieć mu: wyślijcie mi 5000 żołnierzy do budowy zapór w Orenburgu. To też jest echo wojny. Ale co robił sam Putin, kiedy w jego kraju tonęli ludzie? Rybacy odnotowują, że jest więcej sterletów, jeśli połowy są zabronione. Łapią go, a potem są zmuszani go wypuścić. To spotkanie Putina z szefem rosyjskiej agencji rybołówstwa. W kraju powódź, a oni rozmawiają o sterlecie. Jeśli ktoś nie wie, to jest jeden z najdroższych gatunków ryb, który zazwyczaj serwowany jest na stołach ludzi pokroju Putina. Aż się prosi o analogię, pamiętam zdanie rosyjskiego prezydenta, które przeszło do historii w 2000 roku. Larry King zadał Putinowi proste pytanie i otrzymał prostą, chociaż dość dziwną odpowiedź. Co się stało z łodzią podwodną? Utonęła. Tak Putin powiedział o okręcie podwodnym Kursk, który zatonął na Morzu Barentsa. Zginęło tam wtedy 118 członków załogi. Ale przecież miało być zupełnie inaczej. Przysięgam, że realizując kompetencje prezydenta Federacji Rosyjskiej będę szanował i chronił prawa i wolności człowieka i obywatela. Dlaczego Putin nie pospieszył na ratunek powodzianom, to próbuje wyjaśnić rosyjski politolog, ale też opozycjonista Leonid Gozman. On nie zdaje sobie sprawy, że jego pojawienie się na miejscu tragedii jest częścią jego zakresu obowiązków. Przywódca powinien pojawiać się tam, gdzie są ludzie. Powinien być razem z ludźmi. Sformułowanie "ona utonęła" może świadczyć o tym, że już wtedy można było przypisać Putinowi całkowitą obojętność. Ale mogło to być zirytowanie, zniecierpliwienie wszystkimi pytaniami i chęć odpowiedzenia: mam was wszystkich dość. Jego milczenie teraz, szczerze mówiąc, oburza mnie bardziej niż fraza "ona utonęła". Putin nie dba o rosyjskie regiony. Od zawsze bardziej interesują go geopolityczne rozgrywki
i podbijanie nowych ziem, niż dbanie o te stare, dbanie o obywateli i zagospodarowywanie tysięcy kilometrów nieużytków, jak Rosja długa i szeroka. No właśnie, na pierwszy rzut oka Rosja jest duża i monolityczna. 83 regiony, nie licząc tych okupowanych ukraińskich terytoriów. Ponad 17 milionów kilometrów kwadratowych i 444 miliony mieszkańców. No ale tysiące kilometrów trudno kontrolować. Historia zna już przykłady, kiedy, jak się wydaje, silny i zjednoczony kraj rozpadał się w bardzo krótkim czasie. Wystarczy przypomnieć sobie upadek Związku Sowieckiego. Słabość Moskwy w pewnym momencie prawdopodobnie przyspieszyła procesy, które zaczynały się w głębi kraju. No ale o tym za chwilę. Najpierw zasubskrybuj kanał Koniec Świata. No i koniecznie też skomentuj ten film. Możesz nas także wesprzeć na Supi by Patronite. Nasza cel to zdać wojenne siły nacjonalnych republik i regionów. Naszym celem jest stworzenie sił zbrojnych w rosyjskich republikach i regionach. W końcu każde państwo zaczyna się od sił zbrojnych. Ukraina może w tym bardzo silnie pomóc. Władysław Amosow walczy w siłach zbrojnych Ukrainy w złożonym z Rosjan batalionie Sibir. Jest jednym z tych, których nazywa się przedstawicielami rdzennej ludności Rosji. Z pochodzenia jest Jakutem. Jego ojczyzna znana jest jako jedno z najzimniejszych miejsc na świecie, gdzie zimą może być i minus 60 stopni Celsjusza, a szkoły zamykają dopiero wtedy, kiedy jest minus 55. W Republice Sacha, bo to jest oficjalna nazwa Jakucji, mieszkać 300 km od miasta, to znaczy mieszkać blisko. Jej powierzchnia Republiki Sacha jest równa na przykład terytorium Indii czy Argentyny. Jest to największa jednostka administracyjna na świecie. I wszystko tam jest. Diamenty, ropa, gaz. Wydawałoby się, że można to wszystko sprzedawać i wygodnie, dostatnio żyć. Ale okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie, jak tłumaczy nam Władysław Amosow. Kiedy koszulek otwierają, ludzie już rozumieją. Kiedy otwierają swoje portfele, ludzie przecież rozumieją, dlaczego oni żyją tak, czyli biednie, a dlaczego w Moskwie i w Petersburgu żyje się inaczej, lepiej. Ale nikt nie powie tego głośno, bo od razu więzienie. Wszyscy zależą od dotacji ze stolicy, chociaż tak naprawdę to nie z Moskwy pochodzą te pieniądze. Moskwa je najpierw zabiera, a potem rozdaje po kropelce. Nie mogą sobie pozwolić nawet wtedy, gdy są pędzeni na rzeź, na niepotrzebną wojnę. To właśnie setki tysięcy rdzennych mieszkańców Rosji zostały zmobilizowane w pierwszej kolejności. Nie Moskale, nie mieszkańcy Petersburga, ale ci, którzy będą milczeć. Jak myślisz, dlaczego zaczęli mobilizować pierwszych nie Rosjan? Bo w regionach nie ma takiego ryzyka wybuchu protestów. W Moskwie wszyscy wyszliby od razu. Wydaje mi się, że gdyby najpierw zaczęli mobilizować Rosjan, to fotel Putina by się zachwiał. Jak powiedzą człowiekowi, żeby jutro poszedł i położył się do trumny, a my damy twojej rodzinie emeryturę, to on pójdzie do trumny. On spokojnie pójdzie i położy się w tej trumnie, bo jego życie jest mroczne. Realnie rzecz biorąc, pensja w regionie wynosi 30-40 tysięcy rubli. I jak za to przeżyć? A ludzie jakoś sobie radzą. Nie obchodzi ich żadna walka o wolność. Nie dbają o swoje prawa. Po prostu chcą przeżyć. Kałmucja, Buriacja, Tatarstan to też regiony Rosji, gdzie nie mieszkają Ruskie, czyli etniczni Rosjanie. To regiony etnicznie inne, odrębne, które przynajmniej w teorii w każdej chwili mogą zachwiać pozornym spokojem w Rosji. Nawiasem mówiąc, Tywa to też jest taki region, a to jest ojczyzna rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu. No i nie wspominając już nawet o Kaukazie, gdzie wrze zawsze Czeczenia, Dagestan, tam Kreml regularnie musi tłumić protesty. Ludzie przez cały dzień protestowali przeciwko mobilizacji. Policja brutalnie zatrzymała protestujących. Słychać było strzały. I jeszcze jedno miejsce. Baszkiria. W poniedziałek około 5 tysięcy człowiek
W poniedziałek przed budynkiem Sądu Rejonowego zebrało się około 5000 osób. Wszyscy ci ludzie przyszli wesprzeć aktywistę Faila Usynowa, który jest oskarżony o szerzenie mowy nienawiści. Nie przeszkodził im ani 20-stopniowy mróz, ani oficjalny zakaz wieców w Rosji. Ten więc okrzyknięto największym od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I nie chodzi tu tylko o historyczne bezprawie w sądach czy o mobilizację, jak w Dagestanie. Nie chodzi tylko o biedę, chodzi także o to, że Kreml bezwzględnie rusyfikuje inne narody wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej. W rosyjskiej telewizji ludzie o zupełnie etnicznie nierosyjskich, nieruskich rysach wściekle śpiewają „Ja ruski”. Kreml twardą ręką chce wszystkich zmieniać w takich właśnie patriotycznych ruskich. Mieliśmy przykład. Chłopcy aktywiści prowadzili kursy języka kałmuckiego, tańczyli na głównym placu, promowali kulturę. Pewnego dnia FSB ogłosiła ich separatystami, ekstremistami. Chociaż rosyjskie statystyki mówią coś zupełnie przeciwnego. W Tatarstanie mieszka tylko 40% etnicznych Rosjan. W Czuwaszii 30%, w Tywie tylko 12%. Nawet Putin o tym, że Rosja ma problemy, zaczął mówić głośno. Na przykład 2 lata temu na spotkaniu z reżyserem Aleksandrem Sokurowem. Co do tego, że kogoś karmimy lub nie, jaka jest inna propozycja? Podzielić cały Dagestan czy Karaczajo-Czerkiesję? Jest tam wiele pytań, znam je bardzo dobrze. Mamy 2000 roszczeń terytorialnych w całym kraju. Czy naród rosyjski, o którego interesach właśnie mówimy, jest zainteresowany rozkładem i rozpadem Federacji Rosyjskiej? Czy byłaby to wtedy Rosja, która została stworzona jako kraj wieloetniczny? Czy chcecie przekształcić nas w Moskowie? 2000 roszczeń terytorialnych. No i to jest cała prawda o rosyjskim jakoby monolicie. Rozmowy o rozpadzie Rosji no nie wydają się z tej perspektywy już taką fantastyką. Amerykański The Hill opublikował w zeszłym roku artykuł, w którym zasugerował wprost, że Federacja Rosyjska rzeczywiście się rozpadnie, a decydującym czynnikiem będzie wojna w Ukrainie. O ile w ogóle do takiego rozpadu oczywiście dojdzie, no to upadek Rosji można się spodziewać nie przebiegnie gładko, a rozdrobniona potęga może się stać poważnym zagrożeniem dla swoich sąsiadów. Chociaż w rzeczywistości świat już przez coś podobnego w każdym razie przechodził. Bo przypomnijmy sobie jeszcze raz rok 1991, kiedy rozpadał się Związek Sowiecki, który również wydawał się monumentalny i niezniszczalny, tak w końcu brzmi hymn. Więc dlaczego Związek Sowiecki się rozpadł? I odpowiadając na to pytanie, można dostrzec wiele podobieństw do współczesnej Rosji. Bieda, powszechna i szalejąca, wojna, wtedy w Afganistanie, teraz w Ukrainie. To oczywiście uderza w gospodarkę, pustoszy państwowy skarbiec i te pieniądze, za które rosyjski rząd powinien budować szkoły, gasić pożary i walczyć z powodziami, te pieniądze idą na wojnę. Dalej ropa naftowa. Jedną z przyczyn upadku Związku Sowieckiego były spadające ceny tego, na czym opierała się cała sowiecka gospodarka, a ZSRR nazywano stacją benzynową. No i jeśli dodamy do tego wymazywanie wszystkiego, co narodowe i totalną rusyfikację, no to obraz dzisiejszej Rosji staje się jeszcze bardziej pesymistyczny. Tylko co dalej? Widzę Jakucję jako niezależną republikę, ale zdaję sobie sprawę z tego, że będziemy musieli współpracować z innymi. Być może będzie to jakaś konfederacja. Jako rosyjskie regiony mamy więzi gospodarcze, jesteśmy połączeni sieciami transportowymi, ale najpierw powinniśmy się wszyscy rozpaść, rozdzielić i potem negocjować między sobą na uczciwych zasadach. I nie mówimy w kategoriach siły, ale w kategoriach sprawiedliwości. Czas przestać myśleć o obecnej Rosji jako o naszym państwie. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy państwem, a nie ten gang, który przejął władzę. Nie Putin, nie jego kolesie, nie jego pełnomocnicy w regionach, którzy uważają się za władzę, uważają się za państwo i dyktują nam, jak mamy żyć i co mamy robić. Ale to już zupełnie inna historia, temat na kolejną opowieść, na kolejny film. Czekamy na Wasze komentarze pod tym, które obejrzeliście teraz, z góry. Dziękuję też za subskrypcję, no i proszę o wsparcie na Supi by Patronite. Dzięki temu będziemy mogli się dalej rozwijać. Do zobaczenia.